Ja powiedziałam, że jest problem z mieszkaniami, ale nie powiedziałam, że tych mieszkań nie ma. Te mieszkania są, z tym, że przeciętnego, normalnego Polaka, który chce założyć rodzinę, na to nie stać. Fakt, jest dużo pustostanów, czy to na wsiach, czy to w miastach małych, większych, ale te pustostany są przekazywane, tak jak Marcin powiedział, dla uchodźców wszelkiej maści. I nieważne jest, czy oni pracują, czy nie pracują, oni dostają, bo im się należy. Polak, znam sama osobiście ludzi, którzy, nie przesadzam, 17-18 lat czekają na mieszkania socjalne. Pustostanami, ale zwracam uwagę, ludzi nie stać na nowe mieszkania w dużych miastach. W Nowym Sączu spokojnie da się kupić, czy nawet wziąć kredyt, zwyczajny kredyt hipoteczny w banku, da się wziąć na znacząco mniejsze kwoty. Są mniejsze miasta, nie trzeba pracować w wielkich, jest mnóstwo zawodów o pracy zdalnej. I wiele prac można wykonywać poza dużym miastem. Ja wiem, że te duże miasta nęcą, kuszą. My trochę jak szczury gnieździmy się, żeby żyć koło siebie, bo tam są atrakcje. Sam przyznam szczerze, o wiele lepiej czuję się w mniejszym mieście typu Grodzisk Mazowiecki. No dobra, nie ma tutaj ani jednej naprawdę porządnej galerii handlowej. Tylko że do tych warszawskich to przez rok jeździliśmy, a ostatnie 2 lata już nie za bardzo, no bo konsumpcjonizm tak trochę nie za bardzo. Dlatego zwracam uwagę, nie każdy, znacząca większość Polaków nie żyje w dużych miastach, gdzie są takie problemy. Znacząca większość żyje w mniejszych. To dla nich były te wyliczenia, bo oczywiście możemy spróbować zrobić wyliczenia dla Warszawy, tylko uważam, że nie powinniśmy zachęcać ludzi do tego, żeby tworzyć mega miasta i żebyśmy wszyscy żyli jak kurczaki. Dlatego ja na przykład w pewnym momencie, po 15 latach mieszkania we Wrocławiu, uciekłem i od teraz zawsze mieszkam w małej miesiwości, no tak 50 kilometrów od dużego miasta, bo akurat czasem niestety trzeba do biura podjechać w mojej pracy, ale to da się zrobić. Dobra, ale my tu gadu. Ojejku, uciekła nam zacna pani. Nie no, za chwilę dołączę, bo tam ktoś przyszedł, chyba przerwał akurat. Ale ja chciałem tu jeszcze jedną rzecz dołączyć. Panie Robercie, jest taka sytuacja, ja tu chciałbym porównać temat może nietrafiony, a może bardzo trafiony. Filipiny. Kojarzycie Państwo ten kraj? Ja akurat mam o tyle dobrze, że miałem kontakt z takimi prawdziwymi Filipińczykami stamtąd i oni mi opowiadali, że wszyscy tam ciągną do Manili. Manila, stolica Filipin, 38 milionów mieszkańców, moi drodzy. Tyle co Polska. Tak. I dochodzi do sytuacji takiej, że już pomijam, że tam ludzie zaczynają mieszkać na cmentarzach, w grobowcach, nawet nie zaczynają, to już się dzieje. Natomiast domy są budowane wzwyż, nie przesz i tak dalej. Mimo, panie Robercie, prezesie, że tam mają dużo dzieci, to i tak ludzie z tych wsi, z tych osad, wszyscy ciągną do stolicy. To nie wiem, bo tam... Ja wiem, że na przykład ten mój kolega, znajomy, on miał 5 dzieci i nie było go stać żyć normalnie, jak się należy, bo tam na przykład, żeby zapłacić szkołę dzieciom, to dobrą szkołę oczywiście, nie mówimy o zwykłej takiej szkole, gdzie tak naprawdę nauczy się tylko liczyć, dodawać do 30 i podpisać się i to wystarczy, żeby pracował w wytwórni jakiś klapek z dętek czy coś w tym stylu. Natomiast dobrą szkołę, żeby skończyć, to musi dziecku zapłacić na rok w przeliczeniu na funty 250-270 funtów. Ich nie było stać. Ich nie było stać. Bo on dziennie zarabiał maksymalnie 5 funtów i miał dobrą pracę. Dlatego my wychodzimy z pomysłem obniżki. I tak jak mówię, ja nie wiem, czy to jest wystarczająca, a może za duża obniżka. Nie potrafię powiedzieć, ale stwierdzić mogę jedno. Aktualne 62% to jest za dużo i to na pewno wpływa. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest najważniejszy czynnik wpływający na dzietność, bo najważniejszym jest ideologia i kultura. Ale na to
nie jestem w stanie jako prezes fundacji czegoś wymyślić. Musiałbym de facto przejąć władzę w rządzie i mieć większość i zmienić konstytucję. No może sama większość by wystarczyła, żeby coś zmienić, ale jeżeli wychodzimy z jedną rzeczą, bo taka jest idea tej ustawy, no bo przecież prezes Korwin prezentuje bardzo dobry program, który super by wpłynął na rozwój kraju, tylko on jest tak drastyczny dla wszystkich, bo to jest 50 drastycznych rzeczy, obciąć ten podatek, ten, usunąć ZUS, usunąć KRUS, usunąć NFZ, ludzi za bardzo przeraża tak duża zmiana. Dlatego moja propozycja jest pierwszym krokiem. No bo uważam, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy robić, to jest chwalenie kobiet za posiadanie dzieci. To, że zostaje w domu, to nie jest głupią kwoką. I to, że służy mężowi, a nie wielkiej korporacji, to nie jest Zaraz, głupota. Panie Robercie, sekunda. Bo tu takie padło słowo służy mężowi. Bardzo często kobiety używają tego argumentu, kiedy z nimi rozmawiam. Mówią, nie będę służyła mężowi, wolę pójść do pracy. Tylko, że mało kto sobie zdaje sprawę, że idąc do pracy służymy swojemu pracodawcy. 8 godzin dziennie ma prawo wymagać od nas maksymalnie ile się da. Idąc do pracy służymy swojemu pracodawcy, sprzedajemy swoje 8 godzin dziennie pracodawcy. To jest służenie. Więc od razu taki argument, który dość często słyszę, nie będę mężowi służyła, wolę sobie sama zarobić, to oznacza, że zamiast służyć mężowi, służy korporacji. Okej, rozumiem. Rozumiem teraz ten tok, bo wie pan, tu zaraz się pewnie w komentarzach odpalą pewne panie, że ja nie jestem służącą mojego męża i tak dalej. Żeby to wybrzmiało, żeby to wyjaśnić. Od razu to ja bym jeszcze jedną rzecz chciał, żeby wybrzmiała. Mhm. Kobieta służy swojemu mężowi, a mąż służy swojej żonie. I no tylko służąc sobie nawzajem, czyli kooperując i wspierając się, tylko wtedy mamy szansę osiągnąć jakikolwiek sukces. I do tego bardzo serdecznie zachęcam. A żeby nasz kraj przetrwał, bo jeżeli za 20 lat będzie nas 15 milionów, no to będzie gigantyczna nadwyżka nieruchomości, więc skończą się problemy. Nawet w dużych miastach nie będzie tak źle, ale de facto Polska wymiera. Nie jest tak źle jak w krajach Europy Zachodniej, ale wymiera. Uważam, że teraz jest moment, żebyśmy zaczęli rozmawiać o demografii. Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na aktualnych polityków, którzy chętnie szerzą, żeby nie mieć dzieci? Na przykład w książkach dla dzieci jest dla dobra klimatu nie posiadaj dziecka albo posiadaj jedno. Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na WHO, na Stany Zjednoczone, na Hollywood, żeby nie robiło tych paskudnych filmów i seriali, które mówią, że kobieta w domu jest głupia i tylko kobieta, która pracuje, jest mądra. Nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Ale jesteśmy w stanie. Oczywiście zgadzam się z panią Urszulą, że wokeness w niektórych przypadkach, tak jak na przykład ja jestem wielkim fanem filmów stalni Marvela, bardzo je lubię i od pewnego momentu zaczęło się tam wciskanie wokenessu i teraz oni zdychają. A przepraszam, co to jest wokeness? Wokeness... Jest to połączenie, właściwie połączenie feminizmu, ale tego złego feminizmu, nie tego dobrego. Jest połączeniem klimatyzmu, jest uzasadnieniem tego, że powinno być nas mało na Ziemi, żeby ludzie nie byli tacy liczni, że planeta płonie, jesteśmy ostatnim pokoleniem. To wszystko, czyli klimatyzm, feminizm, ten zły. To jest właśnie wokeness. I widzimy, że ja to widzę w filmach, serialach, grach komputerowych. I rzeczywiście te firmy, które za dużo tego dają, umierają. Ale nie zmienia to faktu, że krzywda już się stała, bo w umysłach kobiet zostało zaszczepione, że no ona musi pójść do pracy. A ja bym chciał nie tyle nawet przekonywać zacne damy, panią Urszulę i hrabinę, do tego, żeby one w tej chwili porzuciły, tylko wiem, że na pewno, bo znam, i są kobiety, które chcą mieć dzieci, chcą zostać w domu, ale ich mąż zarabia między minimalną a średnią i ich nie stać. Brakuje im relatywnie trochę. I dla takich osób, które chcą, to jest opcja. Pani Urszula nie musi korzystać z tej opcji, ale są osoby, które chcą mieć te dzieci, chcą zostać w domu, ale nie mogą, bo ekonomiczny przymus wygania je do pracy. I kończy się to tym, że wymiera Polska, no to zaraz
nasze rządy będą zmuszone brać imigrantów, żeby nam się ekonomia nie załamała, ZUS nie splajtował i NFZ będą brali, będą próbowali ich zaganiać do pracy. Tylko że co to oznacza? 30-krotne zwiększone gwałty, 30-krotne zwiększone ataki nożownicze, chodzenie w burkach. Ja używam takiego, ja wiem, że może trochę mocnego obrazu. Dobrze, tak ma być. Ale kobiety mają dziś wybór. Albo kariera i ich wnuczki chodzą w burkach i są w haremach, albo posiadają dzieci. Ja rozumiem, że ten argument do wielu kobiet nie przemawia, dlatego staram się, chociaż te kobiety, które dzisiaj chcą zostać w domu, żeby miały taką możliwość. I ja, tak jak widzę po reakcjach pani hrabiny Urszuli, ja sądzę, że nie zmienią aktualnie swoich wyborów życiowych, ale za to kolejne pokolenia kobiet, które wchodzą w dorosłość i zaczynają myśleć, co ja właściwie chcę zrobić z moim życiem, chciałbym, żeby miały przynajmniej opcje. Opcje zostać w domu, posiadać dzieci, wychować je i dzięki temu i one będą szczęśliwe, i nasz kraj będzie istniał, bo to, co nam grozi, to jest unicestwienie, podmiana narodu. Jak mówi aktywistka Holland, to jest podmiana narodu na inny. Ja bym chciał, żeby Polska była Polską. Znaczy tu, panie Robercie, tu jest to zagrożenie, oprócz tych afrykańskich, ja tu widzę jedną rzecz. O tym się głośno nie mówi, natomiast coraz więcej pojawia się tak zwanych osadników z państwa, które jest obecnie umiejscowione w Palestynie. I bardzo, bardzo nie chciałbym, żeby historia powtórzyła się jak z Palestyną, gdzie osadnicy z tego państwa, które jest obecnie umiejscowione w Palestynie, zaczęli robić to samo, co robili powiedzmy w latach 1920-1930, bo do tego to prowadzi. Ja rozumiem, że... Ja jak najbardziej popieram inicjatywę, że Polska musi mieć dzieci, Polska musi być, się rozwijać. Jestem orędownikiem tego, że Polska powinna mieć swoich obywateli, a nie jakichś tam nie wiadomo skąd, których zachowanie nawet nie można traktować jako ludzkiego. Natomiast myślę, że troszeczkę trzeba tu zdystansować te nasze wymagania, bo panie prezesie, ja powiem od siebie, jak ja to widzę. Ja już mam jedna córka lat 26, druga 14, także nie spodziewam się więcej dzieci w swoim życiu. Chociaż niektórzy mówią, że jeszcze chłop na oko ze mnie jak się należy. Natomiast sprawa wygląda w ten sposób. Nie będziemy mogli zmienić nie będzie można wprowadzić tej ustawy, jeżeli nie będzie również świadomości ludzi, którzy głosują na tą ustawę, którzy będą głosowali za tą ustawą. Ja mówię w tym momencie o posłach, panie szanowny prezesie, bo proszę mi powiedzieć, jak pan sobie, jak i oczywiście moje panie drogie, jak wam się wydaje, jeżeli pan prezes Robert by za pomocą panów posłów wystąpił z takim projektem w Sejmie, jak się zachowa na przykład koalicja, lewicja, czy innego rodzaju te ugrupowania, bo ja tego nie widzę. Jak pan chce ten moment przejść? Tak już pytanie wyprzedzające, że się tak wyrażę. Więc na razie to jest idea i trwają konsultacje społeczne. Mam zacnego prawnika mecenasa, który pracuje nad tym, żeby ubrać to w język prawniczy i jest absolutna racja. My jako fundacja będziemy mieć projekt ustawy prędzej czy później, zdobędziemy dostęp do Sejmu i będziemy chodzić po Sejmie i rozmawiać z absolutnie wszystkimi posłami co każdą kadencję. To jest taka praca, którą sam sobie wybrałem. Będę regularnie, jak oni będą w Warszawie, ja będę z nimi rozmawiał. Myślę, że 15 podpisów żeby ustawa trafiła do marszałka Sejmu, jesteśmy absolutnie w stanie zebrać, bo chociażby Konfederacja posiada chyba więcej niż 15 posłów, chyba 18. A nie 80? Nie, Konfederacja nie posiada 80, jest paręnaście. Okay. Więc myślę, że w Konfederacji, myślę, że i w PiS-ie, i w PO znajdzie się i tu, i tam jakiś rozsądny poseł i prędzej czy później trafi, ta ustawa myślę, że trafi do marszałka. I ma pan redaktor absolutną rację. Ta ustawa zostanie zamrożona, ale my będziemy cały czas
co kadencję Sejmu, będziemy ją składać, będziemy o niej mówić i przypominać, dlatego że jest to realne, szybkie zagrożenie zniszczenia kraju i trzeba o tym mówić. Znaczy, panie prezesie, sekundę, ja się wtrącę. Ja też wspominam w niektórych swoich materiałach, jeżeli są oczywiście tematycznie związane, o problemie tak właśnie tym, że Polska się starzeje, natomiast tu próbują nam pasowywać różnych dziwnych gości, już tak powiem językiem takim potocznym. Natomiast jest jedna rzecz. Panie prezesie, pan mówi co kadencję, czyli co 4 lata. Niech mi pan przypomni, bo może ja się nie orientuję, pan jest w tych danych dosyć mocno zorientowany, ilu to emigrantów z dziwnych krajów rocznie przyjmuje jeden czy drugi rząd? Poprzedni rząd rzeczywiście coś około 300 tysięcy imigrantów przyjął, tylko to były o legalne. Panie prezesie, 300 tysięcy? To nam się dzieci mniej rodzi niż tych emigrantów przychodzi rocznie. Zgadza się, ale kiedy nasza gospodarka zamiast się rozwijać, zacznie się zwijać, to wtedy przyjdzie impuls. I tutaj warto posłuchać, co mówi druga strona, no bo oni z jakichś krajów przyjeżdżają, prawda? I na przykład z krajów arabskich. I są władcy tych krajów, którzy oficjalnie mówią, no my nie pozwalamy naszym najlepszym ludziom wyjeżdżać. No właśnie. My się pozbywamy, to jest cytat, my się pozbywamy śmieci, przestępców, nierobów, to oni w znaczącej masie tu przyjeżdżają nielegalnie. No bo jeżeli ktoś chce legalnie, jest oczywiście ścieżka, tak panie redaktorze? Nigeria, szanowny panie prezesie, otworzyła więzienia i swoich pacjentów na łódki wysłała pontonami, żeby sobie popłynęli do Europy. Tak, jest na to potwierdzenie, Washington Post nawet o tym pisał, ja zresztą to nawet udostępniam w jednym ze swoich odcinków. Tak, moi drodzy, oni czyszczą sobie więzienia. Czyli oni nie przysyłają nam inżynierów, ginekologów czy pilotów, tylko to, co im jest niepotrzebne. No, to tak to wygląda. Prosimy. Czy mogę się wtrącić? Daj, Ula. Ja, chciałabym tylko powiedzieć, że dopóki system polityczno-partyjno-bankowy będzie trwał w Polsce, ja już nie mówię na świecie, bo interesuje nas tutaj Polska, to ja gwarantuję, że żaden z projektów pana czy pana kolegów nie przejdzie. Tak jak pan powiedział, to będzie mrożone, to będzie odsyłane, to będzie coś ważniejszego niż wasze projekty i owszem, być może w przyszłości zrobiłyby coś dobrego, ale oni wam nie pozwolą na to. Dlaczego? Państwu powiedzieć, że wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie, które przetrwały dyskontynuację. O godzinie 11 chcielibyśmy zająć się pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu w sprawie in vitro. Dlatego, że póki Polska nie będzie w polskich rękach, to nikt nic z tym nie zrobi. Zacznijmy może od sprzątania śmieci we własnym kraju, tak żeby przyniosło to realne efekty dla Polaków, a później zajmijmy się takimi rzeczami jak podatki, jak... Odpowiem. Tak. Proszę bardzo, poza tym, że jestem prezesem Fundacji Kisiela, jestem również prezesem Podwarszawy w partii Korwin, to jest ideowa prawica. Do tego jeszcze mamy fajną, unikalną partię Konfederacja, która jest centroprawicą w tej chwili i raczej chyba tą centroprawicą zostanie. Ja myślę, że posłowie Konfederacji będzie ich znacznie więcej za kolejnej kadencji i oni myślę, że poprą tego typu pomysł obniżki podatków. Więc jeżeli państwo chcą coś zmienić, bo rzeczywiście Polska nie jest w polskich rękach już, no nie wiem, tak 16-17 lat, to proszę bardzo. Od 89 dokładnie. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście. Ja mogę powiedzieć o ostatnich 17 latach, kiedy obserwuję politykę. Za to mogę zaręczyć, że nie za bardzo polskie były to rządy. Natomiast oczywiście są propolskie partie. Osobiście wierzę, że Konfederacja taką jest i wiem, że partia Korwin taką jest. Więc są partie, na które można głosować, są kandydaci. Ja startowałem do Europarlamentu, startowałem w samorządówce. No do Sejmu się nie udało dostać na listę, ale takie jest życie, więc są kandydaci, tak, trzeba przejąć władzę, żeby to wprowadzić, ale można też zaproponować
O proszę, mamy tutaj parę fajnych ustaw. Za parę lat, jak za 3 lata będą znowu wybory do Sejmu, no to przecież te wszystkie ustawy możemy pokazać jako gotowe do wprowadzenia tuż po przejęciu władzy, mając nadzieję, że to zachęci Polaków do tego, żeby zagłosować, oczywiście. Ja mam takie jeszcze pytanie do pana, bo skoro ta Konfederacja jest taka propolska i tak będzie głosowała za tym, co dla Polaków jest dobre, to proszę mi powiedzieć, co oni zrobili dla Polski do tej pory, bo ja jakoś tutaj efektów nie widzę. Powiem pani, dlaczego ja byłem 4 lata w Konfederacji. Pandemia. Nie odbijajmy aż tak bardzo. Ale chciałbym powiedzieć, bo co dobrego zrobiła, jest jedna rzecz, którą naprawdę dobrze zrobiła Konfederacja. Skoro jestem pytany przez panią Urszulę, to chcę odpowiedzieć. Mówienie prawdy w czasie pandemii, mówienie prawdy, pomaganie otwierania się przedsiębiorcom, ostre stawianie się rządowi, organizowanie przemarszów, nagłaśnianie tematu katastrofalnych dziabnięć na wirusa celebrytę. Teraz wychodzą katastrofalne skutki uboczne. Mieli rację, to im trzeba zawsze powiedzieć, nawet jak się teraz trochę nie lubię z Konfederacją, to mieli rację, dobrze mówili i stojąc jako jedyna partia przeciwko pandemii pokazali, że nie są z elitami światowymi. To daje mi nadzieję, że zachowają się porządnie. A kiedy przestaną się zachowywać porządnie, partia Korwin czeka z otwartymi ramionami, żeby ich elektorat przejąć. To ja jeszcze tutaj się wtrącę, pozwolę się wtrącić i powiem tak, skoro tak dużo mówili, a mówili, tak, to fakt, i o wirusie, i o tym, jakie to będzie miało skutki, i o tym, i o tamtym, i o migracji. Ja to wszystko pamiętam, tylko co w dalszym ciągu wynika z tego wszystkiego dla Polski. Bo jest coraz gorzej, gospodarka jest w zapaści, NFZ już upadł, likwidacja szpitali, likwidacja szkół, likwidacja porodówek, a my tutaj mówimy o przyroście naturalnym, to się nic nie klei ze sobą. Albo przykro mi, ale albo ludzie zaczną głosować na prawicę, albo Polska będzie się dalej osuwać w socjalizm pod PiS-em i pod PO, aż do całkowitego bankructwa i załamania naszego kraju. Ale proszę pana, i tak pan wie, i ja wiem, że te całe głosowania są psu na buda tak naprawdę, bo my nie mamy realnego wpływu na głosowanie w momencie, kiedy podpisujemy się na karcie X-em. To jest prawda. One są niepoliczalne, więc każdy może tam maczać swoje łapki i wie pan, po prostu manipulować tym. Wydaje mi się, że o ile rzeczywiście można w znaczący sposób manipulować głosowaniami, w szczególności za pomocą pieniędzy, mediów i reklamy, to sądzę, że jeżeli zbudujemy świadomość u wystarczająco dużej ilości osób, to one się nie dadzą zmanipulować, zagłosują i nawet chocki klocki nie sprawią, żeby nie udało się prędzej czy później prawicy przejąć władzę i naprawić. Panie prezesie, ja ci pozwolę wtrącić w jedną rzecz. Ostatnie wybory do parlamentu pokazały, że ludzie są po prostu głupi. Ja się nie boję tego słowa. Nie, ludzie nie interesują się polityką. Nie, panie prezesie, ja się trzymam swojego zdania, że ludzie są głupi. Dlaczego? Proszę mi dać uzasadnić. Większość ludzi, ja tu ten przykład z tą pizzą akurat przytoczę. Większość ludzi, która poszła oddać te głosy 15 lat temu, to były dzieci, które chodziły w pieluchach. Nie wiedziały tak naprawdę, po co idą. Wie pan, dlaczego poszli? Bo dawali im darmową pizzę i później jeszcze darmowe jakieś tam drinki. Dlatego poszli. Nie świadczy to o tym, że oni się nie interesują. Świadczy to tylko o tym, że są po prostu głupi. Ale ci, którzy ich wykorzystali, są bardzo sprytni i przebiegli, bo wiedzieli, z kim mają do czynienia. I można powiedzieć, jak to było w jednym z polskich komedii, bodajże chłopaki nie płaczą. Udało im się to zrobić, bo nie największymi gołąbami z plemienia i wódz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie miałby z nich pożytku. Chciałbym odpowiedzieć. Nie uważam, żeby Polacy byli głupi. Ja nie mówię o Polakach. W moich oczach Polacy czy wyborcy zdali test. Moim zdaniem Polacy się nie interesują w znaczącej części. To ujawnia ewidentnie, że demokracja jest złym systemem, bo większość osób się zawsze nie interesuje polityką i prawem. To jest tylko dowód na to, że demokracja jest złym systemem. Ja oczywiście mam pomysły, jak naprawić demokrację, ale to znowu trzeba dojść do władzy, więc może na razie nie marnujmy na to czasu. Natomiast jak w moich oczach
Polacy i obywatele Polski zdali egzamin, dzięki czemu ja z Irlandii wróciłem, żeby tu się zaangażować ostro w politykę. Byłem sobie 3 lata na emigracji w Irlandii i obserwowałem, co się dzieje i w Irlandii, i w Polsce. Wydziabalność pierwszą dawką w Irlandii 98%, drugą dawką 92%, a w Polsce 50% pierwszej dawki nie dało się dziabnąć, nie dało się omamić. Więc ja wiem, że istnieje bardzo duża grupa ludzi, którzy stawiają się rządowi, nie ufają, myślą i uważam, że mamy znacząco większą szansę, żeby ocalić Polskę, niż na przykład ocalić Irlandię. Jest tu z kim pracować. Osobiście spotykam tych ludzi. Jest tu z kim pracować i myślę, że warto. Bo uważam, że Polska jest w tej chwili jednym z najlepszych krajów do życia, kiedy weźmie się pod uwagę wysokość zarobków, jakość życia, jakość infrastruktury, do bezpieczeństwa. To wydaje mi się, z moich doświadczeń, byłem w Irlandii, pobywałem we Francji, byłem w Hiszpanii, w Portugalii. Dziwić się i trudno, człowiek światowy. No, wiadomo, z Warszawy. Widziałem, jak tam się żyje. Uważam, że Polska jest najlepszym i stosunek zarobków, jakości do bezpieczeństwa, bo o to chodzi. Bezpieczeństwo. Ja w Warszawie w środku nocy idę z kolegą się raz na jakiś czas napić. Jeszcze. Jest absolutnie bezpiecznie. Jeszcze. Podczas gdy we Francji mówią po 20 nie śmiej wychodzić, chyba że idziesz na wielkie atrakcje typu wieża Eiffla, a później widzę artykuły przedrukowywane z francuskich gazet, jak to właśnie kobietę już nawet pod wieżą Eiffla dorwali imigranci i się z nią zabawili. Więc naprawdę Polska moim zdaniem, bezpieczeństwo do zasobności narodu jest super. Jeżeli jakikolwiek kraj Unii Europejskiej ma przetrwać, to uważam, że na samym szczycie jest Polska i że warto walczyć o ten kraj. Znaczy, pełna zgoda, panie prezesie, tylko mam wrażenie, że moja wypowiedź nie została dobrze zrozumiana. Ja nie powiedziałem, że Polacy są głupi. Mało tego, ja nawet nie uważam, że ci, którzy głosowali na obecnych rządzących, są głupi, jeżeli są o tym przekonani, że ich, powiedzmy, ugrupowanie robi słusznie. Jeżeli wierzą, a nie zostali zmanipulowani, bo większość tych osób, która oddała te głosy na tą ekipę, która w tej chwili przejęła władzę, to oni nawet, gwarantuję panu, panie prezesie i wam wszystkim, że większość z nich nawet nie wiedziała tak naprawdę, nie znała tych nazwisk, tylko po prostu poszli, bo tak jest fajnie, bo 8 gwiazdek i tak dalej, i tak dalej. Ja wcale nie twierdzę, że 8 gwiazdek to była super ekipa, ale na pewno nie była gorsza niż ta, która jest obecnie. I odpowiedziałem pod tym kątem, że ci, którzy są zmanipulowani, są po prostu głupimi ludźmi, bo ich można, jak to się mówi, za paczkę fajek kupić. No. Nie do końca. Polacy zostali oszukani. Ja przypominam 100 obietnic na pierwsze 100 dni. Panie prezesie, i dochodzimy właśnie tutaj do tego, co powiedziałem wcześniej. Ci, którzy pooddali głosy na obecnego premiera, to 15 lat temu chodzili w pieluchach i nie wiedzieli, o co kaman, więc ich się dało oszukać. Ale tych, którzy znali już pierwsze rządy tak naprawdę, to jest tak naprawdę mały procent i oni się nie dali oszukać. Problem jest w tym, że te głosy się po prostu rozbiły. Tyle. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na pewien mechanizm, który został zapoczątkowany w demokracji angielskiej. To się nazywa bipartial system, czyli system dwupartyjny, który od setek lat bardzo dobrze się sprawdza w Anglii i tam naprzemiennie co 4, co 8 lat rządzą te same dwie partie, co najwyżej nazwę sobie zmienią. Ten system został zaanektowany bardzo ładnie w USA 300 lat temu. Mamy tam republikanów i demokratów i oni naprzemiennie sobie rządzą. I teraz zaczynamy mieć to samo tutaj. To, że mamy system dwupartyjny, bo władza ma dostęp do pieniędzy, mediów i masowego duraczenia, to jest ewidentny, bardzo duży minus demokracji, pokazujący, że jest to system niezwykle ułomny, który pozwala mocnym demokracjom kontrolować słabe demokracje. To prawda. Ola, teraz ty? Mi się tutaj teraz właśnie tak nasunęło, że
z tymi wyborami, właśnie z tymi, którzy głosowali i jeszcze 15 lat temu byli dziećmi. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki boom teraz na sprzedawanie na przykład na Vintecie takich oryginalnych opakowań po butach, ale one są puste, te opakowania. Po prostu jest ładne opakowanie z jakimś tam złotym napisem Gucci czy tam inna gabana i ludzie sprzedają to za krocie tak naprawdę. To jest zwykłe, normalne pudełko i to chodzi tak od 200 zł w górę. To jest normalne, zwykłe pudełko z papieru, jakieś tam czarne ze złotym napisem czy coś takiego. Ja sobie teraz tak myślę, to nie głupi jest ten, co sprzedaje to pudełko, tylko głupi jest ten, co je kupuje. Oczywiście. I tutaj jest tak samo właśnie z tymi wyborami. A to, że ludzie się nie interesują, no to tak, to jest prawda. Ludzie się nie interesują, ale dlaczego? Dlatego, że nie ma edukacji oddolnej. I nie będzie, ponieważ mamy monopol państwowy na edukację i tam nie zająkną się o podatkach, ale już dzisiaj polityce, mówimy o edukacji. A na historii, nie wiem jak zacne panie, ale ja przerabiałem starożytność 3 razy. Pierwszy rocznik, który poszedł do gimnazjum. 3 razy przerabiałem starożytność i nigdy nie doszliśmy najpierw poza pierwszą wojnę, a później tylko wybuch drugiej wojny. Nigdy nie doszliśmy do zakończenia wojny, do PRL-u, do przemian ustrojowych 89, ani aktualnych rządów, aktualnej polityki, aktualnych czasów. Celowo nas się nie uczy. Dlatego jako członek partii Korwin mówię, że przykro mi, ale musimy sprywatyzować edukację, służbę zdrowia, musimy zamienić system emerytur. W piąty punkt mojego pomysłu to jest właśnie zamiana systemu emerytalnego aktualnego, który promuje nieposiadanie dzieci, na system, który promuje posiadanie dzieci. Ale o tym raczej w kolejnym odcinku. Rozumiem. Już długo rozmawiamy, chyba czasu nie starczy, żeby wszystkie... Starczy, damy radę. Ja chciałem tylko moje tutaj panie i hrabiny i Ole zapytać, jak na to wszystko jest ich spojrzenie. To może Ola, bo najmłodsza, to dajmy jej szansę. Znaczy tak, ja się zgadzam, że jeżeli chodzi o wiedzę polityczną i ogólnie posiadanie wiedzy na temat historii jest znikoma, tak jak pan Robert powiedział. Ja też również miałam za każdym rokiem rozpoczynaną książkę od starożytności, renesansu, od właśnie tej strony historii. Ja z tego, co ja pamiętam, to dopiero w ostatniej klasie technikum dopiero miałam o wojnach światowych i to dosłownie było delikatnie, że tak powiem, liźnięte. Mało co pamiętam, jeżeli chodzi o wojny, a bardzo dużo, jeżeli chodzi o starożytność, jakie tam mieli łupy, nie łupy, więc to tak naprawdę... To było dość śmieszne, bo nas już to nie dotyczyło. Okej, fajnie jest się dowiedzieć o historii, jak było kiedyś, jest to bardzo ciekawe, ale jeżeli chodzi o współczesność, co teraz ma wpływ ta wojna na teraźniejszość, tego nie mówią, tuszują bardzo często i też przede wszystkim nauczyciele już nie mają takiej motywacji pracy i nie potrafią w bardzo fajny, ciekawy sposób przekazać tej historii. Dlatego my młodzi nie jesteśmy też zaciekawieni słuchaniem o historii. Dość często udajemy, że słuchamy na lekcjach po prostu, bo lekcje nie są prowadzone w ciekawy sposób i też o teraźniejszości, tak, co nas teraz dotyczy. Dlatego wychodzi tak, jak wychodzi, że nie interesujemy się historią i nie mamy w ogóle wiedzy. Jeżeli mogę tutaj krótko wtrącić, niestety książkę mam na dole. Moje zainteresowanie historią zaczęło się od programu Wołoszańskiego. To chyba były ciekawostki XX wieku. Sensacje XX wieku. A potem dorwałem 2 cudowne książki, które chciałbym polecić w tym momencie każdemu, żeby się dowiedzieć, jak ta historia naprawdę wyglądała i to do czasów prawie że aktualnych. Polityczna historia Polski pana Patlewicza. Fantastycznie napisana. Bez kontekstu politycznego nie da się zrozumieć historii. Ja pamiętam, jak byłem odpytywany w gimnazjum, musiałem się 30-50 dat nauczyć i tylko było kucie, ale powiązania między nimi były słabe. I dopiero kiedy się na to nałoży warstwę
polityczną, a myślę, że w liceum to już można nauczać warstwy politycznej, to dopiero wtedy rozumiemy, o, tu zginął nasz król, bo został przez papieża zmanipulowany. O, tutaj wybuchła druga wojna światowa, ponieważ zakończenie pierwszej było katastrofalnie źle przeprowadzone i za bardzo Niemcy dociśnięto. I tego typu informacji nie dowiemy się z podręcznika, bo są nieciekawie napisane, a odpytywanie jest z dat. Dlatego bardzo jeszcze raz serdecznie chciałbym zachęcić każdego, kto chce poznać dobrze napisany podręcznik do historii, Polityczna historia Polski Patlewicza. Będziemy. A dobrze, że pan tutaj prezes wspomniał, bo ja powiem szczerze, o ile dobrze pamiętam, to chyba Wołoszański programy w czwartek nadawał o 18.30. Ja swego czasu, powiem szczerze, też miałem wkrętę, bo nawet miałem taką samą kurtkę jak Wołoszański. No, to tak można powiedzieć, jak to Wołoszański mówił, 12 października 2024 rok, to Robert Tamioła spotkał się z zacnymi grażynami. Tak, to tak w stylu Wołoszańskiego, ale my tu sobie śmieszkujemy, a hrabina pewnie ma coś do dodania. Halo, halo? Jestem. Kurczę, aż nie wiem, do czego się odbyło, do wszystkiego. A wcześniej miałam chęć tak parę rzeczy skomentować, które no to komentuj po drodze. Odnośnie mieszkań i tak dalej, no nie? Mhm. Na tej zasadzie. Bo poszliśmy dość w geopolitykę i takie rzeczy no, edukacyjne. Może to co, tak wracając do całości, jeżeli chodzi o sprawę demograficzną i to wszystko. Też tutaj może warto pod kątem tych postulatów, które do pana Roberta miała wam wytoczył, warto podkreślić to, że że to wsparcie na tyle dobrze się różni od tego obecnego 800+, że wynika z tego, że dostaje ją osoba pracująca. I to trzeba zaznaczyć jak najbardziej na plus. Dlaczego wytaczam te plusy? Dlatego, że nie chcę, żeby pan Robert poczuł się przez nas osaczony, ubity, że tutaj trzy grze go nasiadły i w ogóle... To nie o to chodzi, hrabina, że się wtrącę. Robią chodzi o to. Nie robiłem, spokojnie, Marcin, tylko to chodzi... Pan Robert, powiem szczerze, chyba na to liczy, bo to są takie konsultacje. Właśnie na to liczy, żeby od zwykłych ludzi mieć wskazówkę. No jasne, tylko to chodzi, że takie rzeczy też trzeba właśnie zaznaczyć, że jest to jak najbardziej plus, bo masa ludzi o tym mówiła, że 800+ dostają ludzie, którzy no nie pracują i siedzą tylko na tym 800+ i nie idąc do pracy. Wyszczególnijmy to, bo to jest rzecz jedna z wielu, z najważniejszych, które dotyczy, który różnicuje to, co jest obecne, to, co tutaj jest pada propozycja. Kolejna rzecz. Polak powinien być gospodarzem w swoim kraju, czyli takie rzeczy powinny dotyczyć tylko Polaków, a nie Ukraińców, pejsatych, i ciepatych. To trzeba też zaznaczyć. Socjal tylko dla Polaków. Dokładnie. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o to mieszkaniownictwo, Boże, jakich ja złych słów używam. Mieszkalnictwo. O mieszkalnictwo. Nie jest łatwo z mieszkaniami. Mam przypadek z bliskiej rodziny. Ma się tak, że dopiero w latach ostatnich czterech, jeżeli chodzi o tutaj obserwację moją, najbliższego miasta powiatowego, jest tak, że rozwinęło się dopiero tak naprawdę teraz. Wcześniej były to mieszkania, bloki pobudowane w latach 80., 90., najpóźniej tak naprawdę, które połowa bloków należała do dużego zakładu pracy, który jest tutaj w mieście powiatowym. I żeby kupić takie mieszkanie lub cokolwiek wynająć, nawet jeżeli osoby, które szły do szkoły średniej do tego miasta, bo umówmy się, mamy obecnie wykluczenie komunikacyjne, gdzie no nie ma PKS-u, żeby dojechać do szkoły, tylko trzeba było mieszkać albo w internacie szkolnym, gdzie już miejsc nie było, albo trzeba było szukać stacji. A wynająć stację w takim malutkim miasteczku graniczyło z cudem tak naprawdę, już nie mówię o kupnie mieszkania. Przykład z mojej najbliższej rodziny jest taki, że by kupić mieszkanie młodemu małżeństwu w roku 2000 bodajże, 14, były 2-3 mieszkania na miasto powiatowe. I to człowiek się cieszył, że w ogóle cokolwiek było. Naprawdę? To oczywiście, że tak. Dopiero teraz, jak ruszyła taka deweloperka, bo deweloperzy zwęszyli biznes, właśnie żeby nie pchać się już teraz mocno w duże miasta, tak naprawdę, tylko właśnie iść powiatówki.
Bo jakby tak, ze wsi zaczęto iść do nawet tych miast powiatowych do pracy, bo umówmy się, że gospodarstwa zaczęły być zamykane, ludzie ci do pracy etatowej bądź jakiejś innej tak naprawdę. I domy budowano na przedmieściach tych miasteczek, ale mieszkań nie było. I deweloperka zwiększyła jakby biznes i interes, i w tym momencie już w tym mieście mamy 3 powstałe nowe blokowiska i budują się szeregówki. Ja bym chciał panu prawnikiem zwrócić uwagę, że... Panie Perwecz, ja tylko dokończę myśl o mieszkaniową. Dostępność to jedno, ale możliwość kupna tego jest jeszcze gorsza niż sama dostępność. Bo kto młodym ludziom w wieku 20 lat, pomijam mentalność tych ludzi, tak, ale załóżmy, że trafiamy na parę, która faktycznie twierdzi, że okej, czy jak pójdę na studia, czy ja po średniej szkole pójdę zrobić sobie kurs, nie wiem, makijażu, robienia paznokci, to lepiej chyba jak pójdę teraz, to zrobię i już będę miała fach w ręku w tym momencie i otworzę własny gabinet, czy po prostu będę miała praktykę i będę się w tym szkole już teraz. I wezmę kredyt z moim chłopakiem narzeczonym i zaraz weźmiemy ślub w wieku 23 lat i założymy rodzinę. Mówmy się, ich nie będzie stać na to, żeby kupić sobie mieszkanie. Nawet w takim mieście powiatowym. To jest w tym momencie, żeby wydać pieniądze, nie wiem, ile z tym mieszkania kosztują, ale coś mniej więcej jest pół miliona tak naprawdę. Mhm. W tym momencie tak, tu u nas pół miliona, tylko dlatego, że często ceny praktycznie podchodzące pod miasto wojewódzkie, które jest najbliższe. I to jest śmieszne i straszne razy tak naprawdę. Dlatego kupna takiego mieszkania jest ciężkie. Prędzej wynajmiesz to mieszkanie nowe, bo ktoś, kto załóżmy ma prywatną firmę i już chce tylko sobie, że tak powiem, inwestować w grunty rolne, bo ktoś tam sprzedaje gospodarstwo czy coś takiego, żeby jakoś sobie te środki blokować, kupuje mieszkanie i daje potem je na wynajem. Ale młodzi ludzie, jeżeli mogę odpowiedzieć. Nie, już momencik, stawiam kropkę, teraz bardzo proszę.